Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku naszego V-bloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie, jak prawidłowo rozłożyć szaty liturgiczne tak, aby ich nie pomiąć i nie zniszczyć. Poproszę mojego pomocnika, żeby mi podał ornat. Dziękuję bardzo. Tak więc mamy ornat. Należy go... Najczęściej ornat jest złożony z dwóch części i akurat w tym przypadku nie mamy takiego szwu tutaj i będzie nam trochę ciężko go rozłożyć, ale miejmy nadzieję, że nam się uda ładnie, równo go złożyć. Tak więc bierzemy go mniej więcej za ramiona, czyli tak go w połowie. Kładziemy go na kredens zakrystii. Staramy się, by tuż przed złożeniem go ładnie wyprostować, żeby to wszystko było równe. Bierzemy pierwszą część takiego ornatu do góry i delikatnie go zwijamy, opuszczając. Jak nam trochę opadnie, tak jak mi w tym momencie trochę z kredensu, to nic, spokojnie i tak go zaraz poprawimy. Staramy się go ułożyć, żeby to też ładnie i estetycznie wyglądało, właśnie w taki sposób, tak lekko, tak falując po falowanie. O, żeby to wszystko ładnie jakoś miało ręce i nogi, żeby to było ładne. Następnie na taki ornat kładziemy stułę. Stuła jest w tym wszystkim najprościejsza do ułożenia, bo po prostu ją kładziemy na przykład w ten sposób. Prawą stroną do dołu, lekko pociągając ku nam do środka. Następnie mamy albę. Albę łapiemy za tak zwane ramiona u góry. Kładziemy u samej góry naszego ornatu. Rękawy układamy po bokach do środka. Łapiemy w talii, tak zwanej talii w połowie. I pociągamy ku górze, do samej góry. Jeżeli nam coś zostało, możemy trochę opuścić, naciągnąć, dalej zwinąć do góry. Jak już mamy ładnie ułożoną albę, kładziemy na to humerą. Pewna siostra z Zakopanego nauczyła mnie kiedyś układać humerą. On jest rzadko używany. Księżom się po prostu go nie chce ubierać. Humerał tak mniej więcej do połowy kładziemy, składamy, tak jak do poprzekątnej. Można jeszcze tak. Taki nam rąb mniej więcej wyjdzie. Nie wyszedł mi idealny, ale cóż. I później można na przykład z tymi sznureczkami i w ten sposób ułożyć. Następnie obok ornatu kładziemy mniej więcej ładnie ułożone singulum. I tak oto mamy przygotowany ornat. Jest to gwarancja tego, że nie będzie nic pomięte. To tyle w naszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość. I jak ktoś chce, to może się nauczyć. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Dziękuję Wam bardzo. Szczęść Boże. I pamiętajcie o subskrypcji i lajkowaniu.